Siemanko, ten film będzie taką przypominajką, sam również będę z nich korzystał. Użyłem liczby mnogiej, bo takie krótkie filmy planuję zrobić do każdego behemota, żeby mieć to na kanale i żeby wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas robienia behemotów. Będzie to nagranie z nagrania, mam nadzieję, że jakość dowiezie. Sam złapałem się na tym, że zapomniałem, co robi na przykład zwykły gigant, więc taka przypominajka na pewno nie zaszkodzi. A może komuś też się przyda. Akurat dziś wleci najnowszy behemot, trochę od dupy strony zacznę, ale podejrzewam, że ten się prędzej komuś przyda niż inne behemoty. Tutaj akurat robiliśmy elitę, dlatego mamy serduszka nad głową, bo wybieraliśmy najsilniejszych, żeby ukończyć elitarny rajd jako pierwsi i tym samym zdobyć ramkę. Od razu mówię, że walczyłem z nim dwa razy, więc nie jestem specjalistą. Walki były krótkie, ale to nie przeszkoda w tym, żeby podzielić się z wami tym, co wiem na jego temat. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Także łapka w górę, subik, komentarz dla statystyk i lecimy z tym śmierdzielem. Wchodzimy szybko, żeby się ustawić. Wiecie, to jest wyścig po ramkę, po nową ramkę, więc fajna nagroda. Tutaj mój pierwszy błąd, bo miałem automatyczne użycie tego przedmiotu, przez co złapałem agro. Na szczęście ten behemot dużo nie bije, więc dużo nie straciłem jednostek. W tym momencie możemy zauważyć trzy kamienie ochrony. Te kamienie należy podnieść, bo od tego, czy podniesiecie ten kamień, będzie zależało, ile obrażeń odniesiecie w przyszłości na kolejnych skillach behemota. Także ja byłem blisko, więc od razu sobie podniosłem i cofnąłem troszkę od niego, odsunąłem się, żeby nie dostawać obrażeń. No i biję go dalej. Jakbyście się zastanawiali, co oznaczają te liczby nad kamieniem, jest to po prostu liczba, ile osób może podnieść dany kamień. W leży było nas 40, łączna liczba, która była tutaj do zdobycia, również wynosiła 40. Ta mgła, która była przed chwilą, to takie niewielkie obrażenia, nic specjalnego. W tym momencie behemot zaznaczył 6 legionów, które pozostawią w miejscu, w którym stoją, sadzawkę z gnilizny, która jeśli wybuchnie w pobliżu legionu, nie wiem jaki to jest zasięg, ale to jest pewnie gdzieś taki zasięg, prawdopodobnie, to po pierwsze stracicie 10% maksymalnej pojemności legionu, a po drugie stracicie kamień ochrony, który tutaj widnieje w rogu. Jak widzicie, ja straciłem, próbowałem odejść. Jak widzicie, ja przez to, że ktoś tutaj postawił ten kamień, stracę swoją ochronę, co poskutkuje tym, że w przyszłości dostanę naprawdę potężne obrażenia. Dlatego bardzo ważne jest po pierwsze podniesienie kamienia ochrony, po drugie bardzo ważne jest to, żeby osoby oznaczone pozostawiły te sadzawki z gnilizny gdzieś na rogach, z dala od innych. No niestety ktoś tutaj mądry pozostawił zgniliznę po środku. W tym momencie widzimy znaczek nad tankiem. Behemot oznaczył tanka, który po kilku sekundach wybuchnie, zadając obrażenia dookoła siebie. Dlatego ten tank również będzie musiał odejść gdzieś z dala od innych. Tym razem to ja dostałem. To ja zostałem oznaczony, więc idę gdzieś w róg pozostawić zgniliznę. I zaraz wrócę do bicia behemota. Pozostawiłem, wracam go bić. Niestety nie mam kamienia ochrony, co teraz poskutkuje naprawdę potężnymi obrażeniami. Za chwilę behemot wchłonie każdą z tych sadzawek, które tutaj widzimy. I za każdą wchłonie tą sadzawkę, behemot zada o 5% więcej maksymalnej liczby jednostek w legionie każdemu w leżu, kto nie ma ochrony. Jak wiecie, ja swoją ochronę straciłem. Zobaczycie, jakie obrażenia za chwilę dostanę.
260 tysięcy, nagle mam 102 tysiące. Wróćmy na chwilę jeszcze tutaj do rogu. Jak widzicie, oznaczony tank wybuchnie, przez co zabije tutaj Legion, który zamiast odejść od tego tanka, niestety pozostał w bezruchu. Jakby tank zrobił wszystko, żeby tutaj uratować nas wszystkich. Kolejny kamień, idę sobie go podnieść, ale za późno trochę zauważyłem kamienie leczące, więc zmieniłem kierunek, idę po kamień leczący. Mimo że go nie podniosłem, wszedłem w zasięg leczenia, troszkę się podleczyłem. Podnoszę teraz kamień ochrony, mamy kamień ochrony tutaj w rogu. No i bijemy behemota dalej. Jak widzicie, ja mam kamień ochrony, więc nie dostawałem zbyt wielkich obrażeń. Mimo wszystko ta mgła nie bije aż tak dużo. Ale jak możecie zauważyć, niektórzy, którzy nie podnieśli tego kamienia, obrywają za troszkę więcej. Mimo wszystko nadal są to małe obrażenia. Ten kamień głównie chroni nas przed wchłonięciem zgnilizny, a potem przed tym atakiem wypuszczającym tę zgniliznę. Tutaj behemot miał mało HP, więc postanowiliśmy go bić, ale jak zobaczyłem, że 9 osób podnosi ten kamień, chciałem im pomóc, ale nagle dwie osoby odeszły, więc wróciłem do bicia behemota. Sprawdźmy jeszcze miejsce, które miałem, ile obrażeń zdołałem zadać. 14 miejsce, całkiem spoko. Może jeszcze wrócę na chwilę tutaj gdzieś. Bo jak widzicie, ten atak. Myślę, że nie muszę go tłumaczyć, ale dla świętego spokoju po prostu musicie opuścić tę strefę, bo ta strefa zada naprawdę spore obrażenia. Wolę to wytłumaczyć, bo naprawdę jest 500 dni gry, a niektórzy nie potrafią uniknąć szarży niedźwiedzia. Reszta ataków jest tak naprawdę bez znaczenia. Najważniejsze w tym behemocie to po pierwsze podnieść kamień ochrony i po drugie unikać sadzawki jak ognia. Jeśli widzicie, że ktoś stawia ją gdzieś blisko was, starajcie się odsunąć od tej osoby, żeby nie dostać obrażeń. Wiecie, to nie w waszej kwestii jest to, żeby pozostawić sadzawkę gdzieś w rogu leża. No ale jeśli ktoś nie widzi, bo jest duże zamieszanie, czasem naprawdę ciężko zobaczyć, że ma się tę sadzawkę. Pomimo tego ekranu, nie wiem jak to niektórzy robią, ale nie widzą tego, że ekran zmienia się na taki zielony. Na szczęście udało mi się to złapać. Tutaj macie ten ekran. Ekran jest taki. Ekran ma taką zieloną obramówkę. Wtedy jesteście oznaczeni. W tym wypadku musicie iść gdzieś w róg, gdzieś w kąt, pozostawić truciznę i wracać do walki. Behemot jest stosunkowo łatwy. Po pierwsze to podnieść kamień ochrony, po drugie unikać wybuchu sadzawki i praktycznie jesteście nietykalni. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że okazał się pomocny. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.